Na moim zegarku włoskim. Ale to było suche! Jest już godzina 19, więc czas zacząć najnowszy odcinek Pączka. Pani Grażynko, skąd pani wzięła taki dowcip? Ja wiem, że ostatnio bardziej jest taki poważny, ale no błagam, no. Imieniny dziś obchodzą Heladia, Wolrad i Emil. Wszystkiego najlepszego. W dzisiejszym odcinku Pączka krótka piłka. Opowiem o historii, która wydarzyła się w Katowicach. Pewna 49-letnia kobieta, dajmy na to pani Basia, znalazła w parku na ławce gazetę. I gdy otworzyła tą gazetę, sobie po prostu czytała, znalazła tam kupon lotto. Pani Basia sprawdziła wyniki głosowania i okazało się, że kupon jest szczęśliwy. Ten kupon świadczy o tym, że wygrała 14 milionów złotych. Więc pani Basia od razu pełna radości obdzwoniła całą rodzinę, z całą familią świętowała sukces, świętowała niesamowity fart. I po prostu ruszyli z wielką pompą na maksa. Jesteśmy milionerami. Na drugi dzień więc pani Basia poszła z mężem odebrać nagrodę. I co się okazało? Że kupon był, jakby to powiedzieć, fałszywy. Ktoś sobie zrobił po prostu niezłe jaja, wyniki z poprzedniego losowania wpisał, zostawił. No i pani Basia była milionerką przez jeden dzień. Gdy tak myślałem o tej sytuacji, przypomniało mi się to uczucie, kiedy śni mi się coś nad ranem i ten sen jest jakiś po prostu niesamowity. Typu na przykład wygrana w totka, tak? I śni mi się, że jestem już tym milionerem. Mam te 50 milionów złotych. I tam coś tam kupuję, no nie? Jakieś tam jachty, chociaż w ogóle w życiu na jachcie bym nie pływał, bo w ogóle mnie to nie interesuje. Ale w śnie kupuję, jak Ferrari, samochód. Chociaż w ogóle nie interesuje się motoryzacją. Ale wiecie, jadę po prostu na całego. I nagle się budzę i uświadamiam sobie, że to wszystko, co się działo przed chwilą, to był tylko sen. Jest takie jakieś takie uczucie, nie wiem, czy też to macie, ale takie uczucie takiego zawodu, takiego rozczarowania, takiego aj nie! A już tak miało być pięknie. Bardzo często mi się zdarza tak, że w tym śnie robię wszystko, żeby sprawdzić, czy to jest sen. I w tym śnie sobie myślę tak, nie, Poczekaj. To nie może być prawda. Tam podchodzę do kogoś, mówię, weź mnie klepnij po twarzy, nie? I on mnie klepie po twarzy i naprawdę czuję ból. I mówię, to nie jest sen. Weź mnie uszczypnij. Jo, boli. I to nic nie daje, masz ci los, budzę się. I coś czuję, że właśnie pani Basia z mężem też się tak poczuła, tylko że oni mieli to na jawie, sen na jawie. Ja współczuję z całego serca, bo jako tako wiem chyba to, co to znaczy. Mam nadzieję, że wy też współczujecie. A jak nie, to po prostu nie macie duszy! Świętem na dziś jest dzień bez prezerwatyw. Kto to wymyślił? Ten odcinek Pączka dobiega już końca i w komentarzu pod tym odcinkiem napisz, co byś zrobił, mój drogi widzu, gdybyś wygrał w totka 14 milionów złotych. Ja już się będę żegnał, widzimy się jutro, jak zwykle o godzinie 19. Właśnie zjadłeś pączka!